Naszym gościem jest Paweł Gumola z zespołu Moskwa. Powiedz nam kilka słów o muzykach ze swojego zespołu. Muzycy z mojego zespołu, no to są ci muzycy, których tutaj można zobaczyć. I oni ciągle się gdzieś kręcą, coś robią i w zasadzie to są tacy no, zajęci dosyć muzycy. Mam z nimi mały kontakt. Długo się zastanawiałeś, zanim przyłączyłeś do projektu Punk Not Zgred Fest? No zastanawiałem się, ale doszedłem do wniosku, że już chyba jestem trochę Zgredem, więc się dołączę. Ale nie, tak ogólnie cały wydźwięk tego festiwalu polega na tym, że nie bądź Zgredem, nie siedź w domu, chodź na koncerty. I tutaj w zasadzie właśnie przychodzą ludzie, którzy są naprawdę, przedział wiekowy jest bardzo duży, od 16 do podejrzewam 40 paru lat. I tutaj właśnie jest zgredostwa żadnego nie ma, ten festiwal jest zaprzeczeniem zgredostwa, jest po prostu takim świadectwem mocnym, że wieku nie ma tak naprawdę. Chodzi o to, żeby czuć się cały czas młodo i robić to, co się chce. A powiedz mi, atmosfera lat 80., koncerty, które wtedy dawała Moskwa i atmosfera dzisiejszego festiwalu, czy są jakieś różnice? Wiesz co, trudno powiedzieć, bo scena punkowa to jest tak jak dobry znajomy i w zasadzie jak się z kimś dobrze znasz, no to cały czas jakby czujesz, że wszystko jest okej, wszystko idzie naprzód. I scena punkowa jest takim naszym znajomym bardzo dobrym. I oczywiście ten nasz znajomy się zmienia z czasem, ale ciągle się lubimy. Mamy takie wrażenie, że się ciągle lubimy nawzajem. I ten znajomy nasz jest coraz bardziej, że tak powiem, otwarty na różne rodzaje muzyki i coraz bardziej dojrzały. Ta publiczność jest po prostu, wydaje mi się, coraz bardziej wyedukowana i coraz lepiej się dla niej gra. Czyli bardziej świadoma tej muzyki. Tak, bardziej świadoma siebie. Nie jest już tak ortodoksyjna jak kiedyś, bardziej otwarta. Oczywiście Jarocin, lata 80., a teraz lata 2012, no to jest zupełnie inny przedział, jest inny czas, inna mentalność, inne realia, inne kategorie życia, więc normalne, że jest inaczej, ale z drugiej strony ten przekaz, który my śpiewamy, o którym mówimy, okazuje się, że jest ciągle aktualny, dlatego ludzie przychodzą dalej na koncerty i nas słuchają. Właśnie, mówimy o aktualizacji tego, co było kiedyś i o tym, co jest teraz. Mam taki cytat jednego z twojego kawałka, zacytuję. Słowo prawdy dogorywa, błoto z ust wypływa, prawda słabnie, nikt nie ginie. W co tu wierzyć, kiedy prawda ginie? Czyli potwierdzasz jak gdyby, że te słowa, które śpiewane były ponad 20 lat temu, mają swoją uniwersalność teraz. No tak, no bo system ma to do siebie. My, że tak powiem, śpiewamy w swoich utworach o tym, jak życie naprawdę wygląda. Raczej to są piosenki mało pokorne i mało o kwiatkach i bławatkach. Natomiast o problemach życia codziennego, o tym, co chcielibyśmy zmienić, o tym, w jakim świecie chcielibyśmy żyć, o wszystkich nonsensach. I system, który nas otacza, jest cały czas jednak takim systemem, który chce wyzyskiwać człowieka. Teraz trochę na inny sposób jeszcze, trochę bardziej perfidny mi się wydaje ten taki kapitalizm, który nas otacza. Wcale nie zajął się tym człowiekiem, nie zaczął się opiekować nim, nie służy temu człowiekowi, tylko raczej człowiek ma służyć temu systemowi i jeszcze bardziej jest eksploatowany. My o tym śpiewamy i ten tekst był napisany 30 lat temu, ale się odnosi do dzisiejszych czasów bardzo, bardzo dobrze się odnosi, bardzo prawdziwie, dlatego że telewizja, radio, prasa kształtują nas, nie powiem, że w dobry sposób. I to, co mówią politycy, to, co mówią dziennikarze, wszystko to jest jakąś śmieszną grą według mnie, która niczemu nie służy. I tak jak to jest napisane, prawda słabnie, nikt nie ginie, w co tu wierzyć, kiedy prawda ginie. I tak dalej, więc wydaje mi się, że dlatego na koncerty punkowe dalej przychodzą ludzie i chcą słuchać tej muzyki, bo ona jest bardzo prawdziwa.
i bardzo radykalna i bezkompromisowa. Tutaj nie ma miejsca na wielkie przenośnie, ale to się mówi wprost o pewnych sprawach i czasami dobrze takiej muzyki posłuchać. A młodzież, która była zbuntowana 20-30 lat temu, jak sam mówisz, czy dzisiaj jest podobnie? Czy widzisz różnicę zbuntowanej młodzieży w latach 80-tych, 90-tych, a teraz? No wiesz, młodzież ma to do siebie, że zawsze jest bardziej otwarta, bardziej widzi, dlatego że nie jest jeszcze zamknięta w schematy życia, jeszcze nie musi tak bardzo dbać o byt i nie zamyka się na świeże patrzenie na świat. I młodzież bardzo dobrze widzi to, co się dzieje naokoło nich i oni to bardzo dobrze rozumieją. Natomiast ludzie, którzy już są w tak zwanym kieracie codzienności, nie mają czasu myśleć, przestają się zastanawiać, a telewizja, prasa za nich myśli tak naprawdę. Oni podają gotowy wzór myślenia i to jest bardzo dobrze przemyślane, te mechanizmy sterowania społeczeństwem. Ale tak jak powiedziałem, młodzież jest jeszcze na tyle świeża, że zawsze będzie widzieć tą dysharmonię i zawsze będzie zbuntowana przeciwko nonsensom. Stary człowiek już raczej nie będzie chciał się buntować, bo on tylko będzie chciał przeżyć i będzie wegetował. Dlatego młodzież jest cały czas otwarta i rozumie ten przekaz. No i mam nadzieję, że ta młodzież kiedyś wyrośnie na tych, którzy będą mieli coś fajnego do powiedzenia ludziom i będą mogli sami jakoś fajnie kreować świat. Mówimy o tym, że bardzo zależysz, bardzo cenisz sobie samodzielność młodych ludzi, ich własne znanie, walka o własne ja. A co w przypadku, jeżeli za bardzo to własne ja będzie naciągnięte przez nich, za bardzo pójdzie w stronę anarchii? No, przegięcie w żadnym kierunku nie jest zdrowe, nie jest dobre. Ja uważam, że człowiek po prostu powinien znać swoje miejsce na ziemi i wiedzieć, jak żyć. To jest bardzo ważne i wiedzieć, jak się nie dać oszukać. O tym śpiewamy też i nie tylko my. Kupę kapel o tym śpiewa i dlatego myślę, że środowiska i punkowe, i reggowe, i hip-hopowe śpiewają o tym dokładnie, o iluzji tego świata i jednocześnie w jakiś sposób mówią o tym, jaka jest nasza droga i po której mamy być stronie. Jeżeli ktoś chce zostać świrem, no to zostanie świrem, będzie ćpał, będzie, że tak powiem, przesadzał ze wszystkim i w końcu zwariuje. Ale ten, kto będzie chciał wyciągnąć z tego naprawdę to, co my mamy do przekazania, no to, że tak powiem, zagłębi się w te teksty i wyciągnie z nich to, co z nich najlepsze, a poza tym będzie obserwatorem życia i całe życie się uczymy. Więc myślę, że ludzie nie są tacy głupi, którzy przychodzą na koncerty. Oni wiedzą, po co tu przychodzą i czują się razem silni. Więc myślę, że tutaj jest budowana jak najbardziej pozytywna świadomość. A podczas tegorocznego festiwalu przy których kawałkach najbardziej się bawią młodzi ludzie? Stawiam na Stani Walcz, Powietrza, a jak to jest w rzeczywistości? Wiesz, oczywiście, to jest prawda to, co mówisz, stare kawałki. Ludzie lubią, słuchają i chcą ich słuchać na koncercie. To jest to, co sobie... Te kawałki są jak wehikuł czasu. On przenosi ich do lat 80., bo nierzadko ludzie z lat 80., którzy bywali na koncertach Moskwy w tamtych latach, słuchając dzisiaj tych utworów, czują się, jakby byli w Jarocinie. Ich młodość wraca w jednej sekundzie. Natomiast gramy też nowe utwory i zawsze tak jest, że jak już koncert się rozkręci, to jest cały koncert fajnie i ludzie słuchają tego, co gramy. Natomiast takie numery właśnie stare, znane, zawsze będziemy grali, bo wiadomo, że ludzie na nie czekają. A jak sobie radzi na tle tych starych kawałków nowy Babylon? No właśnie. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że takie nowe numery
które wprowadzamy do repertuaru, ludzie rozpoznają, ludzie pamiętają, piszą nawet na Facebooku, że to jest dobry numer, że naprawdę fajny powrót, że takie numery, że coś nowego. Pytają się nieraz, czy będziecie grali ten nowy numer albo ten nowy numer, bo są fajne. Także to nas tylko inspiruje, żeby jak najszybciej zebrać ileś tych nowych numerów i nagrać nową płytę. Czyli nowa płyta w najbliższej przyszłości? No, najbliższej, bo w przyszłym roku Moskwa świętuje 30 lat swojego istnienia, pobytu na scenie i na 30-lecie chcielibyśmy wejść w ten nowy rok z nową płytą, także są plany, żeby tą płytę nagrać już w przyszłym roku i żeby była dostępna. Może porozmawiajmy o projekcie Ruta. Projekt Ruta, no właśnie, jakie doświadczenia z tego projektu wyciągasz? Ruta to jest jeszcze inna bajka, to jest połączenie folkowej muzyki i punkowej. I te dwie wrażliwości stworzyły taką ciekawą mieszankę, dosyć wybuchową, też bezkompromisową, też śpiewającą o pewnych bardzo ważnych rzeczach. No i to jest dla mnie przygoda, kolejna przygoda życia, w której uczestniczę jako wokalista. Nagraliśmy z Rutą dwie płyty, w przygotowaniu już trzecia. Zagraliśmy w wielu fajnych miejscach, na paru festiwalach. Także jestem bardzo zadowolony, że coś takiego jak Ruta istnieje i mi się przydarzyło w niej śpiewać. To jest naprawdę bardzo fajna załoga, w której świetnie się czuję. A przede wszystkim zestawienie tego folku i punk rocka jest dla mnie taką naturalną rzeczą. Ja się w tym odnajduję bardzo naturalnie i jak ryba w wodzie. No i tylko czekam, aż zrobię z tą Rutą karierę na skalę światową. Czyli zapowiada się na skalę światową, takie plany? No, prawie, że takie plany, bo gramy już na festiwalach w różnych krajach graliśmy. Teraz będziemy grali na festiwalu Siget na Węgrzech, taki duży festiwal. Mieliśmy sesję nagraniową w studiu John'ego Peela, w którym nagrywały takie zespoły, w Londynie to było, którym nagrywały takie zespoły jak Motorhead, Sex Pistols, The Beatles. Także mamy już tam swoją sesję, która jest w Londynie i jest grana przez to radio również. Także wszystko jest na najlepszej drodze, żeby niepokorna muzyka z Polski wyszła na głębsze wody. Jesteś zapracowanym człowiekiem projektu Ruta. Oprócz tego reaktywacja zespołu 5000 lat. Moskwa wraca na scenę również. 5000 lat, właśnie, skąd to się wywodzi? Jakieś twoje fascynacje z tego, co wiemy? 5000 lat to jest projekt, który, że tak powiem, pozwolił mi grać muzykę reggae. Ja zawsze byłem zafascynowany tą muzyką i chciałem mieć kapelę, która by grała tylko reggae i stworzyłem taki zespół, który się nazywa właśnie bardzo ciekawie 5000 lat. No i nagraliśmy jedną płytę, która do dzisiaj nie wyszła, ale została nagrana w Radiu Łódź. Zagraliśmy parę koncertów, bo i w Jarocinie, chyba w 1994 roku, ale już nie pamiętam, w Gorzowie Wielkopolskim Reggae nad Wartą, na festiwalu. Graliśmy jakieś koncerty po Polsce. No i w pewnym momencie jakby już nie miałem czasu na kontynuowanie tego projektu. On jest teraz w zawieszeniu pewnym, ale mam taki plan, żeby wrócić do muzyki reggae i nagrać całą płytę reggową. A na razie reggae utwory pojawiają się na koncertach Moskwy bardzo sporadycznie, ale czasami wplatamy jako jeden bonus, czy też dwa bonusy w formie coverów Boba Marleya. Także dla mnie zawsze muzyka reggae i muzyka punk to jak siostra i brat. Reggae to jest siostra, punk to jest brat i dlatego mamy takie imprezy jak punk i reggae party. Czyli jest szansa, że dzisiaj usłyszymy coś reggowego? No, zobaczymy.
może będzie taka okazja. To wszystko się odbywa na zasadzie, że jak widzimy, że jest nastrój na to, żeby zagrać taki kawałek, to jest, dzieje się coś takiego i gramy. Wracając jeszcze do Moskwy, na scenę punkową wraca Moskwa po prawie 20 latach, ale oprócz tego takie zespoły jak Rejestracja, jak Abradon. Pytanie, co takie stare, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, zespoły chcą przekazać teraźniejszej publiczności? To zależy, czy mają coś w ogóle do przekazania. Czy to, co robią, jest na zasadzie tego, że robiły to kiedyś, więc będą to robić dalej w nieskończoność. Czy też czują, że to ma jakiś głębszy wydźwięk. Czy to, co przekazują, to jest coś, co jest aktualne w danym czasie. Ale ogólnie w zespoły punk rockowe zawsze jakby bardzo jasno wyrażały się o systemie, w którym żyją, przyszło im żyć, o warunkach życia, o losie człowieka, o jego problemach, o tym, jak widzimy nonsensy tego świata i punk jest taką muzyką, takim, że tak powiem, powozem energetycznym, na którym można pewne treści przewozić i pokazywać ludziom. Ta muzyka ma to do siebie, że ona mówi o twoim bólu, o tym czasami, że serce krwawi, a ty chcesz dalej żyć. O tym, że świat to nie są tylko bogaci ludzie, to nie są tylko uśmiechnięte twarze w telewizorach, ale to jest ulica. To jest ulica, która jest bardzo prawdziwa, na której chodzą ludzie smutni czasami, czasami weseli. I o tym jest punk rock, o życiu, ale nie takim z mediów plastikowym, o takim prawdziwym życiu, o ludziach, którzy się spotykają, rozmawiają i z tych rozmów powstają teksty. Czyli taka rzeczywistość, która jest na co dzień w tle, a jednak... No właśnie, jest w tle, dlatego że na tapecie jest Taniec z Gwiazdami, czy też Idol, gdzie wszyscy fajnie wyglądają, ale to jest tylko chwila, to jest tylko moment, bo tak naprawdę życie jest zupełnie inne. Życie nie jest łatwe wcale, życie nie jest kolorowe, tak jak to pokazują media, ale życie ma cały czas smak i uważamy, że mamy prawo do tego życia, żeby ten świat był nasz, a nie tylko garstki wybranych, garstki, którzy, że tak powiem, mają gdzieś wszystkich ludzi, tylko sami chcą być bogaci na tym świecie. My uważamy, że my mamy prawo do tego świata i chcemy to głośno powiedzieć. Moskwa urodziny Life in Pamela ukazała się na winylach. Masz sentyment do płyt analogowych? Czy mam płyty analogowe? Czy masz sentyment do płyt analogowych? Nie, nie mam żadnego. Nie mam gramofonu w domu, nie słucham płyt z gramofonu i w zasadzie nie kolekcjonuję ich. Natomiast wiem, że na winylach jest bardzo dużo płyt, można ich teraz kupić, naprawdę mnóstwo ciekawostek, ale wolę CD, jest poręczniejszy, albo pendrive, także jakby jako wodnika, mój znak zodiaku wodnik, bardziej interesuje mnie wszystko to, co się łączy z nowoczesnością, z jakąś innowacyjnością, z nowinkami technicznymi, dlatego CD, komputer, pendrive, karta, CD, to jest to właśnie. Jarocin to była inna publiczność w sensie liczebności w porównaniu do dzisiejszego festiwalu. Jak można to porównać? Klimat? To jest tak. Nie ma koncertu, który by był mniejszy i który by był większy. Liczba ludzi nie jest wymierną tego, jaki koncert się odbywa. Czasami prawdziwy koncert, prawdziwa sztuka, prawdziwe emocje i coś, jakaś magia może się odbyć dla garstki ludzi, nawet dla 15 osób, a wielki koncert może się okazać wyjściem na scenę i odegraniem kawałków. Wszystko zależy od tego, co się zadzieje na danej imprezie, jaka jest wibracja, wiesz, jaki masz dzień, czy to, co śpiewasz, jest ważne, jak to czujesz. Jeżeli to, co śpiewasz, jest ważne, to każdy koncert będzie ważny. I
Ja czasami często na tym się jakby złapałem, że wydawało mi się, że to będzie taki mały koncert, to taki mały klub i to takie będzie po prostu kolejny koncert na trasie. Się okazało, że ten koncert był magiczny, że tam się działy takie rzeczy, że tam po prostu były jakieś niesamowite wersje tych utworów. My żeśmy każde słowo przeżywali, ludzie przeżywali każdą piosenkę i nagle nie chcieliśmy kończyć tego koncertu i on trwał i trwał i trwał. I nigdy nie zapomnieliśmy do końca życia takich małych koncertów. Także jest różnica oczywiście, kiedy wyjdziesz na Woodstocku i grasz dla 500 tysięcy ludzi, a jak wyjdziesz w klubie, natomiast każda sztuka jest sztuką do każdej sztuki podchodzę zupełnie teraz tak samo. Nie ma mniej ważnych koncertów. Pozdrowienia dla widzów X-Mania Television, trzymajcie się, ej!